Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com. Przechodziłem z tragarzami dzisiaj obok Ale Browar Wrocław. No, to będzie bardzo fajna miejscówka, wygląda. No i zostałem obdarowany przez Bartka Napieraja rurajdem. Oczywiście na moją silną prośbę, ale podarunek jest podarunek. Ruride Session IPA. Session IPA i to taka naprawdę session, bo w zasadzie no Session IPA to wystarczy, że to było coś około 12, a to jest 9. 9 stopni plato tylko, 3,1% alkoholu, tylko 40 IBU aż. Jak na tak niski ekstrakt, czyli nie ma niczego, co by balansowało tę goryczkę, no to goryczka powinna być sroga. Ruride, w sumie nie wiem, co to znaczy, ale w sumie nieważne. Wydaje mi się, że chyba nowy wzór etykiet, bo tutaj, albo dawno nie widziałem, no tutaj jest właśnie ten alkohol 3,1, taki, prawda, wyskakujący. Tutaj mamy ekstrakt, czyli kocioł, tutaj mamy 40 IBU, czyli szyszki chmielowe i jakieś liście paproci. Pozdrawiam kolegów z Osteksa. Składniki: woda, słody, pale ale, pszeniczny, wiedeński, karapils, chmiel, Vic Secret, drożdże, Saf Ale, US 05. Goryczka taka średnio niska, słodycz średniej niska, niżej niska, moc niżej niska. Tutaj jeszcze sobie zostawiają pewien pole do popisu, żeby zrobić jeszcze mniej słodkie i jeszcze mniej mocy. Bezalkoholowe. Ok. Łapałem na stopa różne wynalazki, ale pierwszy raz zatrzymał się kangur. To była niezapomniana jazda. Po dotarciu do Sydney uczciliśmy nową znajomość lekkim, ale goryczkowym Session IPA ważonym z australijskim chmielem. No, jeżeli chodzi o morską opowieść, no to szaleństwa nie ma. No ale ok. Kangur oczywiście fajne nawiązanie do Australii. Mamy tutaj jakiegoś typka, który sobie siedzi w torbie u kangura. Spoko. Jedna chyba z mniej kontrowersyjnych, chyba bardziej mi podobających się etykiet. Data do 31 października 2016, czyli dosyć spora, zważywszy na to, że piwo jest niefiltrowane i niepasteryzowane i ma mało alkoholu. Może chmiel je konserwuje. Kapsel firmowy, ale nie firmowy z logo Ale Browaru, tylko firmowy z taką łapą uciętą, urwaną w zasadzie. No, uniósł się już aromat chmielowy z... Aha, no oczywiście, zalecane szkło shaker. No, ja mam akurat IPA Glass z Ale Browaru. Co zrobić? No, Session IPA, IPA Glass, myślę, że jakoś obleci. Dość solidnie zmętnione, znaczy zmętnione to może złe słowo, opalizujące, mocno opalizujące, tak jakby było zmętnienie na zimno, czyli od zmętnienia obiałkowego. Ciężko domyć takie IPA Glass, na pewno ciężej niż shakera, ale poza tym ma same plusy. Piana obfita, drobna, pęcherzykowa. Ja mu pozwoliłem się mocno ogrzać, ale w sumie to nawet dobrze, bo wtedy uwydatnia wszystkie swoje aromaty. Powąchajmy. No fajnie, bardzo fajnie. Cytrusowo, słodko. Trochę winnie. Bardzo fajnie. Tutaj takie, nie no, bardzo świeży ten aromat. Notabene na zapytanie Bartek powiedział, że bardzo fajnie się sprzedaje, tylko że jest problem z chmielem. Mam nadzieję, że jednak ten Vic Secret dojedzie, a gdyby się miało okazać, że nie dojedzie, no to po prostu chłopaki zmieńcie recepturę, no bo brakuje nam takich lekkich piw. Nie no, aromat bardzo dobry. Bardzo dobry, chmielowy, cytrusowy. Może lekko naftowy, lekko taki to co lubią tygrysy. Wysycenie średnie i goryczka już w pierwszym łyku kąsa.
w drugim łyku kąsa i pojawiają się nuty takie naftowe, trochę olej słonecznikowy, trochę taki diesel. To jest ciekawe, bo akurat Vixi Creta o to nie podejrzewałem, chociaż no, jest to chmiel jednak z antypodów, a bardziej Nowa Zelandia słynie z tego. Język kołowacieje. No, goryczka jest sroga i jest zalegająca. To jest podobno związane z tym, że akurat Vixi Creta podobno ma bardzo dużo kohumulonu, to jest jeden ze związków w chmielu, związku, który występuje w chmielu. I akurat on powoduje, że jak jego jest dużo, to powoduje, że goryczka jest właśnie taka szorstka, długa, nieprzyjemna. Ale powiem Wam szczerze, uczciwie, szanuję to. Szanuję to, bo zdecydowanie wolę już taką zalegającą goryczkę, niż taką goryczkę, która niby jest, ale i nie ma. Taka jak ta wychodzi z tych ekstraktów chmielowych. Zresztą jest ciekawostka. Otóż naukowcy w Innsbrucku, na Uniwersytecie w Innsbrucku w Austrii, przeprowadzili badania. I z badań im wyszło, że jak ktoś lubi gorzkie, na przykład piwo bardzo gorzkie, albo na przykład kawę czarną, gorzką, albo na przykład tonik, to jest psycholem. Albo inaczej, ma większe predyspozycje do bycia psycholem. Malone był psycholem, pozdro dla kumatych. Więc słuchajcie, i zacząłem się nad tym zastanawiać. I w pierwszej wersji pomyślałem sobie, ale ja nie zawsze lubiłem goryczkę. Bo jak oni to tłumaczą? Tłumaczą to tak, że jeżeli lubisz gorzkie smaki, a generalnie ludzie nie lubią gorzkich smaków. Dlaczego nie lubią? No bo dużo trucizn jest gorzkich. Więc jeżeli ktoś lubi gorzkie smaki, to znaczy, że lubi, albo chce, albo dopuszcza to, że wystawia się na niebezpieczeństwo, że lubi sobie szkodzić, albo lubi ryzykować, że może sobie zaszkodzić, bo je coś, co jest właśnie gorzkie, co może być trucizną. Ale to może też skutkować większą skłonnością do innych ryzykownych zachowań. No i sobie pomyślałem, kurczę, może jestem psycholem. Może w ogóle wszyscy jesteście psycholami. Ale potem pomyślałem, że ale przecież jak byłem mały, to nie lubiłem gorzkich rzeczy. A oni tam właśnie twierdzą, że to właśnie wszystko już, jak ktoś już tak lubi, tak z siebie lubi te gorzkie rzeczy, to, no to właśnie ma predyspozycję, coś tam ma nierówno pod kopułą, nie? I zacząłem się nad tym zastanawiać, no i doszedłem do wniosku, no przecież jeszcze 10, no nie, 10 to nie, ale powiedzmy 15 lat temu nie wypiłbym czegoś takiego, nie lubiłem takich gorzkich rzeczy. Nie lubiłem też innych gorzkich rzeczy, bobu nie lubiłem kawy czarnej, herbaty bez cukru i tak dalej, i tak dalej. No i w sumie się uspokoiłem, że jednak nie jestem psycholem, a po prostu smak nabyty. Czyli zacząłem coraz więcej takich rzeczy konsumować, gorzkich, i dlatego je polubiłem. Czyli spokojnie, siostro, kaftan na razie nie trzeba i tak dalej. Ale potem tak sobie myślałem, że kurde, może jednak coś w tym jest. Może coś w tym jest. Jakaś taka... taka tendencja do tego, żeby na przykład poruszać jakieś tematy, które mogą mi zaszkodzić, tak? Albo na przykład poruszać jakieś, albo być na przykład w kontrze często. Ja bardzo często, znaczy nie bardzo często, no, ale pod koniec jakby tak podstawówki, no, zacząłem się mocno wyłamywać, tak? No wiadomo, z buntu i naporu, drang nach Osten, Sturm und Drang periodę. Coś może w tym jest. Coś może w tym jest. Natomiast no, piwo ma zdecydowanie zalegającą goryczkę. Ale to robi ten efekt orzeźwienia. Podobnie zalegającą goryczkę, może nie aż tak, ma na przykład Imperium, nie Imperium, tylko 1 na 100 z Kormorana. I to, mówię, jeżeli całość jest pusta, tak? Bo tutaj no, nie ma słodu, nie ma słodyczy, więc to zwraca uwagę na tę stronę właśnie chmielową,
na to, żeby... Znaczy ta goryczka jest naprawdę drażniąca, ale tak samo drażniąca jest na przykład tonik. Ja lubię tonik. Gorzki, tak? One, wręcz powiem więcej. Większość tych toników jest dla mnie za słodka. Te Schweppesy i Kinleye. Podobnie jest z... Gorzką kawę lubię, ale też lubię słodką. Także taką... Może nie aż tak słodką jak ze Starbunia, taką do wyżygania słodką, ale słodką generalnie lubię. Posłodzoną tam z mlekiem, czy z mlekiem generalnie. Ale takie espresso, takie super gorzkie, mocno palone, też lubię. Więc ja się pocieszam, to jest jednak smak nabyty, a jak nie, no to nie. W jakimś sensie pewnie jest to też... Znaczy nie, no bo ewidentnie, kiedyś takich rzeczy nie lubiłem, a dzisiaj lubię. To jest jedno. A drugie, no ta goryczka jest taka, takie albedo z grejpfruta. Taka zalegająca, taka, no szanuję to. I moim zdaniem piwo jest fajne, bo coś się w nim dzieje. Mimo, że jest takie lekkie, to coś się w nim dzieje. Nie jest to taka woda, że w ogóle nie poczujesz, że pijesz. Poczujesz, że pijesz. O, zdecydowanie poczujesz. Więc w takie super upalne dni, a jak teraz mamy, 30 stopni i tak dalej, w pełnym słońcu wypić coś takiego, to na pewno orzeźwia 100 razy lepiej niż jakiś słodki napój. By the way, słodki. To ja na przykład jak byłem mały, w podstawówce na początku i tak dalej, to bardzo lubiłem 7 Up albo Sprite'a. Dzisiaj ja nie jestem tego w stanie wypić, to jest tak cholernie słodkie. Więc no, smak się zmienia, do pewnej rzeczy się dorasta. No jest to na pewno trudniejszy smak, ale jestem hopheadem. Jestem hopheadem i chłopaki, idźcie tą drogą, bardzo dobrze. Nie ma się co oglądać, bezkompromisowo, nie ma co tutaj kunktatorsko pod publiczkę obniżać goryczkę. Trzeba tak do przodu, łańcuchem w czachę, kosą w żyłę. Wasze zdrowie polecam miłośnikom goryczki. Rurajt.